dzień dobry kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj u nas poranek nie należał do najłatwiejszych, ponieważ Nel dzisiaj absolutnie nie chciała współpracować, nie miała nastroju. Dzisiaj powiem Wam szczerze, że taka zdenerwowana była i zaczyna ostatnio, słuchajcie, zaczepiać Leosia i czasem mi się go tak strasznie szkoda robi, bo on na przykład siedzi sobie na łóżku czy na fotelu, ona podchodzi i śmiejemy się z Leosiem, że zbyka robi, tak? I tak wiecie, głową go z całej siły, albo go szczypie, albo go drapie. Dzisiaj po prostu w ogóle nie miała nastroju. Zawsze ładnie chodzi na drzemki, ma jedną drzemkę w ciągu dnia, taką fajną, regularną, przed godziną 11, właśnie w pół do godziny 11. Dzisiaj absolutnie nie chciała, więc przetrzymałam i jakoś udało się, że zasnęła. I ja w tym czasie stwierdziłam, że nagram Wam film i słuchajcie, pospała 20 minut. Obudziła się z płaczem, także coś dzisiaj ewidentnie jest nieswoja. Są też upały, jest bardzo gorąco, więc może też po prostu jej to doskwiera, denerwuje ją to. No jest mega, mega gorąco, duszno. Ale udało mi się nagrać jeden filmik, więc super, bardzo, bardzo się cieszę. No i co? I teraz będziemy działać. Leoś biega sobie właśnie w ogrodzie, mój tato kosi trawę, mama coś tam też robi w ogrodzie, Leoś jeździ rowerkiem, bawi się w sklep, więc super, a my będziemy sobie działały w domku, trochę rzeczy mam do zrobienia, muszę posegregować na ubranka, trochę posprzątać u niej w szafce, więc ona będzie sobie biegać ram-ciam-ciam-ciam-ciam, a ja będę, słuchajcie, ogarniała właśnie u niej komodę, później będę robiła obiad i tak to wygląda. No myślałam, że uda mi się dzisiaj więcej nagrać, ale chociaż wiecie co, kciuk do góry, że jeden film mi się udało nagrać. Zazwyczaj Nel śpi godzinkę, godzinkę 20, dzisiaj 20 minut, ale szybko, sprawnie poszło, więc nagrałam. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo dawno nie nosiłam tych holczyków z H&M-u. Już jakiś czas temu je kupiłam i stwierdziłam, że w sumie fajnie wyglądają. Dziś mam na sobie taki kombinezon z krótkimi spodenkami, więc no spoko. Ale kolczyki zaraz zdejmę, bo te mamy, które mają dziewczynki, nie tylko, nawet chłopców, to wiedzą, że nic by nie zostało i z uszu, i z kolczyków, bo Nelcia to uwielbia takie rzeczy. Także ściągam kolczyki, no i zapraszam Was na kolejny dzień z nami. I zobaczcie, tutaj jest to maleństwo moje, kochane. Kuku! A powiedz ładnie brawo, pokaż jak brawo robisz. Brawo! A powiedz ładnie mama. Mama! Mama? Tak. Taka sytuacja, więc jestem w pokoju, wszędzie, słuchajcie, żaluzje są zasłonięte, bo tak jak mówię, słoneczko świeci, tak? I jest upał, jest gorąco, Nelcia, włosy mokre, zobaczcie, coś tam podwędziła, patrzcie, i poszła, w bodziaczku chodzi różowym, no, taka kandydatka. Dobra, to zabieram się za, co? Za ogarnianie komody, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Cały czas pytacie, jak się sprawdza nasza tablica manipulacyjna. Bardzo dobrze, Nel ją bardzo lubi. I ostatnio, słuchajcie, najczęściej bawi się tym oto tutaj zameczkiem. Najbardziej, nie? Zameczek najfajniejszy? A kto to płakał troszkę? Kto to troszkę płakał? Także teraz, słuchajcie, jest faza na ten zamek. No i oczywiście cały czas na te, o, światełka, nie? To bardzo też Nelcia lubi. Dobra kochani, słuchajcie, za chwilę zabieram się za co? Za sprzątanie tej szuflady. Zdjęłam właśnie kolczyki, bo za chwilę może być po prostu akcja kolczykowa i teraz tak przeglądałam właśnie gumeczki Nel i stwierdziłam, że no nie mogę się już doczekać, aż zacznę je robić kucyczki. Ona już ma dość długie włosy, tylko że ona po prostu nie chce się dać, nie chce, żebym jej zrobiła tego kucyczka, ale będę musiała spróbować, one są z pepką i są takie bardzo, bardzo, bardzo mięciutkie, ale tu mam słabe światło, więc co, zabieram się, nurkuję do ciuszków i zabieram się za składanie, więc nie będę tutaj dużo się do Was odzywać, no bo światło jest tragiczne i mam na sobie dzisiaj kombinezon, słuchajcie, on jest jakiejś chińskiej stronki, ja Wam go pokazywałam na Instagramie, znaczy pokazywałam, coś tam wstawiałam i wszyscy pytaliście, skąd jest, z jakiejś chińskiej strony, stronki, chyba z Shein, i on wygląda tak i słuchajcie, on ma, uwaga proszę Pani, krótkie spodenki, widzicie, o, takie o, krótkie spodenki, także o, prezentuje się tak, jest wygodny, przewiewny, więc spokojnie dzisiaj mogę sobie w nim chodzić. To co, Nelcia, sprzątamy ubranka? Będziesz mamie pomagać? Traktor z przyczepką będzie mamie pomagała. A kuku! A goni mama, goni mama, goni, 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 goni.
Moi drodzy, co chciałam wam jeszcze powiedzieć, to to, że ostatnio gdzieś kilka z was napisało mi, chodzi mi o temat Lili i wiecie, i tych upałów, że jest jej bardzo, bardzo gorąco. Więc ostatnio kilka z was napisało mi o takiej macie chłodzącej dla pieska, więc będę musiała się rozejrzeć w internecie, sprawdzić, jakie są dostępne. No dlatego, że Lileczce jest bardzo, bardzo gorąco. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, to chciałabym was zapytać, jak wy się odnosicie teraz do kwestii przedszkola? Czy wasze dzieci chodzą do przedszkola? Czy są z wami w domku? Jak to u was wygląda? Dlatego, że ja... Muszę to spoglądać na Chanel. Dlatego, że ja, słuchajcie, cały czas jednak jestem za tym, żeby no Leo był jednak w domu. Natomiast coraz więcej moich znajomych posyła dzieci do przedszkola. Coraz więcej, większa frekwencja jest. I jestem po prostu ciekawa, czy wy już puściliście swoje dzieci do przedszkola, bo wydaje mi się, że ona tam rzuca, słuchajcie, klocki do wanny. Także wydaje mi się, że jakby coraz więcej dzieci już zaczęło chodzić do przedszkola. Ja jeszcze jakby za tym nie jestem, jeszcze trochę się boję, aczkolwiek patrząc na naszych znajomych, no to mówią, że dzieci są przeszczęśliwe i ja widzę, że Leo powoli się odzwyczaja od przedszkola, że dobrze mu w domu, natomiast nie ma takiego wieczoru, takiego dnia, kiedy nie pyta o swoich kolegów, o swoje koleżanki i przede wszystkim o swoje ciocie, panie w przedszkolu, i pyta się mnie zawsze, czy ciocia Edytka będzie za mną tęskniła, więc widzę, że już troszeczkę tęskni, że brakuje mu bardzo kontaktu z dziećmi, z rówieśnikami. Także dajcie mi koniecznie znać, jak to u was wygląda i co wy na ten temat myślicie. Będę bardzo wdzięczna. Moi drodzy, muszę wam coś pokazać. Słuchajcie, nowe przyprawy od Just Spice. Znajdziecie ich na Instagramie. Dajcie znać, czy kojarzycie, czy znacie. Powiem wam szczerze, że ja się tak cieszę tymi przyprawami. I zaraz wam pokażę na przykład, spójrzcie tylko na to. Tutaj mamy przyprawę do owsianki. I jest tak, mieszanka do doprawiania owsianki z cynamonem i kakao. Migdały mielone, wiórki kokosowe, kakao mielone, cynamon mielony, wanilia mielona, imbir mielony, więc skład jest rewelacyjny i patrzcie, jak tu każda przyprawa jest fajnie opisana. Tutaj na przykład mamy oatmeal spice, jest idealnym dodatkiem do owsianki, musli lub innych wariacji z płatkami owsianymi, jak ciastka lub jogurt z granolą. Także mam coś takiego. Mamy tutaj przyprawę do pizzy. O, to jest super w ogóle opis, słuchajcie. Przyprawa do kurczaka. I tak fajnie jest tutaj napisane. Zmienia smak każdego pospolitego kurczaka w koguta. Natrzyj kurczaka naszą mieszanką i jazda do piekarnika. Także no coś super. Mamy tutaj też różne zioła w połączeniu z oliwą z oliwek i musztardą. Nadają się na świetny dressing do sałatek. Mamy tutaj oczywiście przyprawę curry. Także polecam wam bardzo serdecznie. Zajrzyjcie sobie. Ja od nich dostałam taką mega przesyłkę i będę sobie testować. Just Spice. Super. Dobra, kochani, zabieramy się za obiad. Będę robiła kurczaka i dodamy sobie dzisiaj te przyprawy, które wam przed chwilą pokazywałam. I muszę wam powiedzieć, że nawet proste dania z przyprawami mają sens i po prostu smakują wybornie, także jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak te przyprawy się u mnie sprawdzą. Także dodajemy dzisiaj pierwszą przyprawkę do mojego kurczaka, takiego duszonego z warzywkami. A jutro mam ochotę, słuchajcie, na owsiankę albo na jakiś jogurt właśnie z tą przyprawą do owsianki. Dobra, ja się zabieram za warzywka i działamy. Słuchajcie, właśnie dodałam trochę tej przyprawy do kurczaka i wygląda na to, że jest mega. Słuchajcie, ta przyprawa to jest po prostu istny sztos. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w środku, a kurczak wyszedł przepyszny. Kochani, jak to pachnie, to jest po prostu magia. Taki zapach ma w sobie ta przyprawa, same naturalne składniki, rewelacja. Smażę sobie, słuchajcie, jeszcze szparagi z porem. Dodam sól, pieprz, śmietankę i do tego dodam sobie, słuchajcie, te zioła. Super będzie to smakować, myślę.
Słuchajcie, tak jeszcze właśnie patrzę na tą przyprawę curry. Jak wiecie, jestem ogromną fanką curry i robię krewetki z curry, kurczaka curry, nawet curry takie z ziemniakami i z groszkiem, także już się nie mogę doczekać. Na moje hasełko, kodzik rabatowy, słuchajcie, tutaj Wam się gdzieś wyświetli. Pamiętajcie, że są to przyprawy prosto z Niemiec, 100% eksplozji smaku, 100% naturalne, nie ma w nich żadnych wzmacniaczy i są inspirowane, słuchajcie, przepisami z całego świata, także no mega. Muszę im znaleźć, słuchajcie, jakieś miejsce. Na razie stoją sobie tutaj, koło tego oto kwiatuszka. Dobra, ja się zabieram za koktajl, truskawki, mleko kokosowe i banan. Właśnie będę robić sobie kawkę, moją ukochaną Nespresso. Za co uwielbiam Nespresso? Za to, słuchajcie, że wczoraj skończyła mi się kawa. Została mi jedna kapsułka na rano i jedna na popołudnie. I wczoraj z samego rana zamówiłam kapsułki, a dzisiaj już rano był kurier z moimi kapsułkami, że zamówiłam swoje ulubione kawki i będę robiła sobie kawusię. Jesteśmy u Leosia w pokoiku. Nelcia, zobacz, fajny. I dzieci tu szaleją. Fajny. Zobacz, to dziewczynka, chyba panda. Fajna. U nas, słuchajcie, droga Leosia, ta naklejka sprawdza się mega super, bo często pytacie. A gdzie ty jesteś, Nelcia? U kogo ty jesteś w pokoiku? Patrzcie, co ona ma w rączce. Nelcia, słuchajcie, ma przepychaczkę od tej super gry Leosia. No nie, Leoś? Co tu, Nelcia, przyniosłaś? Miecz? Proszę, co Nelcia nam przyniosła. Karabiny, miecze. Pięknie na zewnątrz. Muszę Wam powiedzieć, że też bardzo lubię taką pogodę. Jest godzina 21, jest jeszcze jasno. Czuć taki zapach ziemi, ja to nazywam po prostu. Pachnie lasem, rzeką, trawą. Tak jak Wam mówiłam, tato dzisiaj kosił trawę, więc lubię ten zapach. Jest już teraz tak fajnie, przewiewnie. Właśnie Krzysiek kładzie Leosia spać. Nelcia już śpiło, buziara dzisiaj po prostu humor miała. Powiem Wam szczerze, no nie zaciekawa. Później dostała takiego powera, bawiła się z Leosiem, więc super. Ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnych vlogach. Ściskam Was serdecznie, przesyłam buziaczki. Hejka, pa, pa.